targach IoT World w Santa Clara w Kalifornii. To już drugie stoisko, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje w ramach branżowego programu promocji dla branży IT ICT. Jeszcze nigdy na tych targach polska obecność nie była tak liczna. Na Polskim Stoisku Narodowym prezentuje się ponad 20 polskich firm. Kilka z nich ma również stoiska indywidualne. To pierwsze stoisko w Stanach Zjednoczonych, ale nie ostatnie, więc mamy nadzieję, że będzie to znakomita okazja dla firm, żeby skutecznie wypromować się na rynku amerykańskim. This is the place you've got to be if you're in tech, you know, to make connections, and this is a great event to do it. As you can tell, this is a very popular event. I was here last year, and it seems to be at least 50% bigger this year, so it's growing, and obviously this is a hot field, so yeah, great place to make connections. I was really impressed by the booth when I came by here earlier. It's vibrant. I love the colors. It's high tech. I really enjoyed talking to your colleagues here about what Poland's doing and about the startups promoting, so well done. I just want to say this is fabulous. Dzięki uprzejmości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości możemy wystawiać swoje produkty, roboty autonomiczne do czyszczenia i do bezpieczeństwa na stoisku w samym centrum Krzemowej Doliny. Jest bardzo duże zainteresowanie. Ja przyniosłem działanie biznesowe z Polski tutaj do Krzemowej Doliny i muszę powiedzieć, że to jest bardzo duża impreza. Bardzo dużo zwiedzających jest. Muszę powiedzieć, że to jest jedna z największych imprez na świecie i bardzo dobrze się stało, że Polska zainwestowała w stoisko, a jeszcze świetniej to, że umożliwiła innowacyjnym startupom pojawienie się tutaj. Stoisko się podoba, nam pomaga pojawić się tutaj, zaistnieć, pokazać nasze usługi, pokazać nasze produkty tutaj. Mamy sporo odwiedzających, którzy są mocno zdziwieni, ale jak to? Jesteście z Polski, polski rząd was tutaj wspiera, świetnie, także jest to na pewno dobry pomysł, na pewno pomagający w eksporcie usług czy produktów z Polski za granicę.